Z nami Patryk Stankiewicz, nowy zawodnik WSD Twojej szkoły. Pierwszy mecz tutaj w siódmej edycji. No i ostrelanie sporządziliście swoim rywalom, drużynie Polchemu. No tak, spodziewaliśmy się, że będzie to dobry mecz w naszym, może nie dobry mecz w naszym wykonaniu, ale po prostu przeciwnik nie będzie stawiał aż takiego oporu. Mogło być troszkę lepiej, szkoda tych trzech straconych bramek. Bramkarz nasz Marek Miller mógłby zdobyć zerko i by było wszystko w porządku. Mimo wszystko takiego wysokiego rezultatu, jeżeli chodzi o ilość bramek na waszym koncie, myślę, że bramkarz drużyny Polchemu naprawdę też wyjął tutaj kilka naprawdę takich, no, można powiedzieć, stuprocentowych sytuacji. No tak, dużo nasza nieskuteczność, bo z 4 metrów próbujemy, nie wiadomo co, jak się odgrywamy, jeszcze do tyłu trzeba strzelać te bramki. Mnóstwo oddanych strzałów, mnóstwo jakichś tam słupków, poprzeczek. No i trudno, no mogło być to lepsze zwycięstwo, bardziej okazałe, no ale jest tak jest. W waszej drużynie po raz pierwszy również też nowy bramkarz. Czy to jest tylko zbieżność nazwisk, czy to może rodzina z Markiem? No to jest syn Marka. Także jak już był wynik rozstrzygnięty, stanął między słupkami i też pokazał kilka fajnych interwencji. No tak, jak najbardziej z dobrej strony się pokazał. W końcu Marek też już ma swoje lata i w końcu będzie trzeba go zastąpić. No i myślę, że syn godnie zastępuje na razie ojca. Co do twojej roli, jesteś nowym zawodnikiem WSD. Wszyscy kibice kojarzą cię, czy to z Hydrokompletu, czy to z zespołu LMP. Jak to się stało, że tutaj dołączyłeś do Fabiana i reszty? No, po prostu tam my jakoś, nie wiem, jakoś dziwnie nie wiedzieliśmy, czy wystartujemy my jako tam Hydrokomplet czy LMP. Teraz okazało się, że Maciek Gzela zebrał Team Grudziądz. No ale ja już wcześniej po prostu zapytałem Fabiana, czy jest szansa, czy można z nimi zagrać. Fabian się zgodził, czemu nie, no i tak jakoś gramy razem teraz. Dziękuję za rozmowę i życzę oczywiście powodzenia WSD w kolejnych rywalizacjach.